Dobra, dźwięk mamy, obraz mamy. Dobra, lecimy. Cześć, cześć, witajcie. Z tej strony Jakub i Kacper. Mamy 14 marca, pierwszy jeden dzień od piątku 13, nieszczęśliwego tutaj ze względu na to zagrożenie epidemiologiczne i jesteśmy jeden dzień w zasadzie od informacji o zamknięciu granic i o zamknięciu centrów handlowych, barów, pubów i restauracji. Czyli w zasadzie mamy początek epidemii koronawirusa, ale to już jest taki początek w zaawansowanym stadium, bo co prawda zarażonych osób jest tam niecałe 70, z tego co sprawdzałem przed chwilą w statystykach. Polecam, tam są strony internetowe, które w czasie rzeczywistym praktycznie pokazują statystyki a propos liczby zachorowań w poszczególnych krajach, a propos właśnie tam ile osób jest w stanie ciężkim, ile osób zmarło w danym kraju, jaki jest wzrost po prostu liczby przypadków też właśnie w czasie rzeczywistym. No i tutaj właśnie chcemy nagrać odcinek na czasie, jak po prostu budowa teraz wygląda, jak po prostu się teraz pracuje w budownictwie na początku tej epidemii i myślę, że gdzieś w zależności od tego, jak sytuacja się będzie rozwijać, może w ogóle już to nie będziemy mieli dostępu do studia, bo zakażą nam wychodzenia z domu, czy tam wyjeżdżania poza określone strefy. To jest jakby pierwszy taki odcinek, w planach jest jeszcze drugi, na pewno na zakończenie epidemii, to tutaj być może nagramy też środkowy odcinek po prostu o tej całej sytuacji. No i teraz zaczynając, koronawirus w budownictwie, na budowie, jak teraz się pracuje, jakie są różnice. Zacznijmy może o dostępności materiałów, bo tutaj jakby Chiny są odcięte z tego co mi się wydaje całkowicie, jeżeli chodzi o transporty materiałów budowlanych. Te skutki już widać, szczególnie jeżeli chodzi o sklejkę szalonkową, która w dużej mierze jest wprowadzana z Chin. Tutaj zaczyna jej brakować na rynku, nie wiem czy już jej nie brakuje przypadkiem. Na szczęście tutaj przy okazji budowy w Kosakowie sporo tej sklejki zakupiliśmy. Też tutaj rozpoczęliśmy mniejszy temat wspólny i też tą klejkę kupiliśmy jeszcze zanim te braki na rynku się pojawiły. Natomiast teraz jest już zauważany wzrost ceny. Na jakim to jest poziomie mniej więcej jesteś w stanie określić? Oferty są dawane na 3 dni i następuje aktualizacja. To jest wzrost po kilka procent co te kilka dni na dobrą sprawę. Także ta cena winduje bardzo mocno. Problem z dostępnością też jest. Towar jest zamawiany wcześniej bez gwarancji dostawy w tym momencie. No na szczęście my tu mówimy o ilościach tam powiedzmy do 2-3 palet tej sklejki, ale przy dużych budowach, gdzie to powinno jeździć jak w zegarku, to może to powodować już w tej chwili ogromne problemy z prowadzeniem prac. Myślę, że tutaj sporo materiałów zamiennych będzie się pojawiać, jakieś płyty OSB, jakieś płyty MFP, jako po prostu zastąpienie tego. One są co prawda gorsze do tego przeznaczenia, bo trzeba je w dodatkowa praca musi zostać wykonana przed zalaniem tego elementu żelbetowego, no ale tutaj nie będzie innej po prostu możliwości, jeżeli tego materiału zabraknie na rynku. To jedynie wpłynie na cenę prowadzenia prac na pewno, bo faktycznie ta chińska sklejka idealnie nadawała się do wykonywania tych flakowań, jakichś tam wycinań w płycie. Cały czas mamy oczywiście te nasze lokalne produkcje, no i tak samo skandynawskie jeszcze dostępne, nie wiadomo jak długo, tylko że tutaj mówimy o zupełnie innej jakości, o zupełnie innej cenie. Jeżeli nie będzie dostępności tej takiej zwykłej taniej sklejki, no to musimy się liczyć z ogromnym wzrostem cen na nowych kontraktach. Kolejną sprawą jest stal. Tutaj przewidywane są wzrosty ceny stali z racji tego, że też duża część stali jest sprowadzana z Chin. Polskie huty, no z tego co rozmawiałem tutaj z mądrzejszymi od siebie, no są nieopłacalne. Dużo tej stali sprowadza się z zagranicy i tutaj są przewidywania, że tej stali również zabraknie na rynku, że te ceny pójdą w górę. Natomiast teraz, o dziwo, te ceny spadły. Ja tutaj kupowałem, w zasadzie dzisiaj dostałem fakturę na stal. Niedużą ilość, tam niecałe 3 tony stali kupiłem, z transportem tam wyszło chyba 2,25 za kilogram netto, gdzie jeszcze pół roku temu, gdzie kupowaliśmy stal na Kosakowo, większą ilość, bo tam chyba 10 albo 12 ton, to tam dostaliśmy cenę 2,29, czyli 4 groszy drożej i jeszcze na dodatek to była w tym momencie super cena, tylko w przypadku jak była przepłata 100%, 100% przepłata, przepłata wykonywana, czyli zanim mi się materiał pojawił na budowie, ja musiałem wpłacić tam te 20 parę tysięcy po prostu na konto hurtowni, pomimo tego, że miałem tam limity uruchomione, a teraz nagle ceny spadły. Tutaj Jakub też kupował stal na inną inwestycję w większej ilości. Jak to u ciebie wyglądało? Złoty 98 za kilogram. No, także poniżej 2 złotych stal, nie wiem, nie pamiętam kiedy ostatnio kosztowało. W 16 roku, no także tutaj i też przy jakichś tam kosmicznych ilościach. Tak, gdzie to było złoty 60 parę. No ale to mówimy o tysiącach ton. Tysiące ton. Kolejna sprawa to są kable teletechniczne i jakaś skomplikowana elektronika, gdzie sporo komponentów jest sprowadzane
sprowadzana z Chin. Tutaj też ci producenci tych produktów sygnalizują do dostawców, do hurtowni, do pośredników, że części produktów już nie będzie możliwości zamówienia, oni wstrzymują produkcję, bo po prostu komponenty nie dojechały, brakuje firm w innych regionach świata, które te komponenty produkują, no bo Chiny po prostu pozarzynały te rynki. Także tutaj też będzie problem na przykład z kotłami grzewczymi, z elektrycznymi podgrzewaczami wody oraz z kablami teletechnicznymi, po prostu stosowanymi, może nie w budownictwie jednorodzinnym, ale na większych tematach, gdzie to są jakieś przewody przeciwpożarowe czy tam inne komunikacyjne do różnych systemów BMS-u, czyli Building Management System. W zasadzie bałem się, że gorzej będzie z tym materiałem, ale na razie ta sytuacja nie jest dramatyczna. Wczoraj doszła ta informacja, że centra handlowe będą zamknięte, natomiast wydaje mi się, że póki co markety budowlane, z racji tego, że to są wolno stojące obiekty, będą nadal otwarte i tutaj tą pracę będzie można nadal wykonywać. Warto tutaj jednak planować w przód i jak najszybciej zaopatrywać po prostu w przód, żeby nie być zaskoczonym informacją w zasadzie podaną wczoraj w godzinach wieczornych, bo to chyba 18 czy 19, nawet tam ludzie nie mieli jak za bardzo zareagować, żeby jakieś inne zakupy w centrach handlowych tam zrobić. Tutaj też należy wspomnieć o dużych brakach, jeżeli chodzi o sprzęt BHP, o maski przeciwpyłowe. Tutaj ludzie błędnie zakładają, że takie maski ochronią ich przed wirusem, no jednak tych dróg zakażenia jest dużo więcej niż droga oddechowa, tym bardziej, że ta maska jest przeciwpyłowa, ona absolutnie nie chroni przed drobnoustrojami. Natomiast ludzie wystawiają aukcje na Allegro z cenami tych masek po 50 zł, gdzie one kosztują w furcie pewnie złotówkę, 2 zł. Dużo osób się dało na to nabrać, nakupowało tych masek, gdzie one po prostu i jeszcze po chamsku, po prostu te aukcje były nazwane maski koronawirus i tak dalej. Wyglądają profesjonalnie, natomiast się w ogóle nie chronią przed drobnoustrojami. No i tutaj słyszałem o jednym przypadku, gdzie człowiek zainwestował 10-15 tysięcy w odpowiednim momencie w zakup tych masek, sprzedał je łącznie za ponad 300 tysięcy złotych. Także tutaj dało się na tym dorobić, zanim pobałonowane zostały te aukcje, bo po prostu to jest tak naprawdę oszustwo, no to człowiek po prostu super na tym zarobił. Cierpi na tym budownictwo, bo ludzie po prostu szpachlujący, szlifujący ściany, czy wykonujący inne prace wyburzeniowe, które wytwarzają dużo kurzu, no po prostu na tym cierpią, bo nie da się tego nigdzie w tym momencie już dostać. Ja mam sam zapas kilkunastu masek, jeszcze zanim to się wszystko zaczęło, miałem na samochodzie, także tutaj na szczęście nie miałem problemu, ale znam firmy, gdzie po prostu masę godzin spędziły na tym, żeby cokolwiek znaleźć na mieście. Tutaj bardzo narażone na zakażenia są małe hurtownie, czy instalacyjne, czy budowlane, gdzie ten kontakt z handlowcem jest bardzo bliski, czy z witaniem się, czy po prostu ze złożeniem zamówienia. To nie jest sklep samoobsługowy, tak jak duże sklepy wielkopowierzchniowe, tylko ten kontakt jest dużo bliższy. I tutaj nastroje w tych hurtowniach są bardzo różne. Jedni myślę, że uważają, że to jest duża szansa dla nich, jak zamkną już te sklepy wielkopowierzchniowe, żeby po prostu zarobić w tym okresie pieniądze, pomimo podwyższonego ryzyka. Natomiast część hurtowni, szczególnie jedna instalacyjna, tutaj hurtownia w Gdańsku, wiesza na drzwiach po prostu tablice informacyjne, w jaki sposób powinniśmy się witać w tej hurtowni, jaką odległość powinniśmy zachować. I w tej hurtowni też została na przykład zamontowana kamera, która jest skierowana w stronę Lady, w stronę po prostu handlowców i ludzi, którzy przychodzą, żeby po prostu mieć pełną kontrolę już nad tym, żeby po prostu tego kontaktu fizycznego już całkowicie nie było. Tak, ja też miałem w piątek spotkanie, przyjechał do mnie przedstawiciel handlowy z hurtowni budowlanej, powiedział, że niestety ręki nie może podać, że polityka firmy już jest ustawiona w ten sposób, że tylko mają dygnąć, ukłonić się elegancko, na dzień dobry, na do widzenia i tak samo ograniczają do absolutnego minimum przyjazdy na budowę. Akurat do mnie się pojawił, aby pozyskać jako nowego klienta, dlatego się pofatygował, ale widać, że wszyscy, co jest zresztą rozsądne, minimalizują po prostu ryzyko, tak? No to jest dużo bardziej racjonalne podejście niż kupowanie tych maseczek na pewno. Jeżeli chodzi o pracę na budowie, to fajny post przeczytałem na grupie na Facebooku Inżynierowie Budownictwa Pomorze. Inżynierowie Budownictwa Pomorze. Jeden człowiek zadał pytanie, jak w sprawie z koronawirusem. To było co prawda kilka dni temu. Teraz sytuacja ta mogła się zmienić od wprowadzenia ostrzejszych wytycznych dla właścicieli firm, też dotyczących pracy zdalnej, no, gdzie w budownictwie ona jest po prostu ciężka, jeżeli chodzi o wykonawców na placach budowy. Tutaj pojawiło się pytanie, jeden inżynier zadał, czy w związku z koronawirusem jakieś przestoje są planowane. No to pierwsza odpowiedź, pierwszy człowiek, który odpisał, to
No, żadnych przestojów nie ma, nie może być, szalunki muszą pracować. No, trzeba pamiętać o tym, że no, koszty wynajmu szalunków na dużych budowach, no, to jest pewnie nawet kilka tysięcy złotych za jeden dzień. Nie wiem, chyba to jest prawidłowy rząd wielkości na dużych, wielomilionowych budowach. Tutaj też nie wiem, jaką politykę przyjmą duże firmy zajmujące się wynajmem stempli, szalunków i tak dalej. Ciężko to określić, na pewno są jakieś zapisy w umowach, które to regulują. Oby były, no bo jeżeli nie ma, no to wtedy po prostu ci wykonawcy będą stratni, a firmy no po prostu dorobią się na cudzym nieszczęściu tak naprawdę. No my też tutaj na jedną z budów szykujemy właśnie, żeby wynająć szalunki. Ta kwota nie będzie duża, no bo to będzie rząd wielkości tam 250-300 zł brutto dziennie. Natomiast ja tutaj dość rozważnie chcę do tego wynajmu podejść i też zadam po prostu odpowiednie pytania handlowcowi, zanim te szalunki zostaną wynajęte. Jeżeli chodzi o samą pracę i nastroje na budowie, to tutaj większych zmian nie widać. Tutaj działa po prostu stara zasada, że jeżeli ktoś się skupia na robocie, zajmuje się robotą, to no raczej nie myśli o ważnych, ale jednak pobocznych w tym momencie rzeczach, jak panująca epidemia. Może dlatego po prostu ludzie się mniej boją, tak mi się wydaje, w budownictwie i po prostu robią swoje. U mnie to nie ma absolutnie żadnego wpływu na przeroby, a wręcz powiedziałbym, że od ostatnich kilku dni, może przez to, że wszyscy są poważniejsi, że ta powaga tutaj w związku z tą sytuacją jest wyższa, no to te przeroby chyba nawet mi tutaj urosły. Jeżeli chodzi o moją firmę konkretnie, to staram się nie pokazywać strachu, staram się po prostu być twardym i niezachwianym przez tą całą sytuację i tutaj po prostu obmyślanie planu na wypadek po prostu odcięcia poszczególnych miast, zatrzymania poszczególnych budów, a jednocześnie, żeby no, te roboty tam jakoś postępowały, albo żeby po prostu porozmawiać z tymi inwestorami, że te budowy no, będą wstrzymane, to jest na tyle zajmujące dla mnie, że no, nie mam czasu nawet myśleć o tej panice i tak dalej. Tutaj staram się być trochę jak Abraham Lincoln w czasie wojny secesyjnej. Była taka sytuacja, że on po prostu miał jeszcze jednocześnie ciężką też sytuację rodzinną, bo syn w tym momencie, z tego co pamiętam, syn mu zachorował i zmarł. To bardzo duże piętno nad nim odcisnęło, ale nie zachwiało to w ogóle jego działaniami w czasie wojny secesyjnej. Był nadal oparciem i stoją spokoju dla całego kraju. No i tutaj po prostu taki sam mechanizm ja chcę przyjąć. Wydaje mi się, że to ma dobry wpływ na chłopaków, na moich ludzi. Jeżeli chodzi o nastroje inwestorów, mieliśmy nastroje pracowników, jeżeli chodzi o nastroje inwestorów, to tutaj różne głosy się słyszy na rynku, natomiast jeżeli chodzi o moich inwestorów indywidualnych, to raczej wszyscy chcą po prostu jak najszybciej pozamykać dane etapy robót, pozamykać budowy, ale jakby dokończyć, nie wstrzymywać, tylko je jak najszybciej dokończyć i też nawet wczoraj podpisałem nowy kontrakt, który ma się rozpocząć jeszcze w następnym tygodniu, oczywiście jeżeli będzie taka możliwość, no i tutaj nie widać po prostu po moich inwestorach, żeby oni chcieli wstrzymać jakieś roboty ze względu na panującą epidemię. Oczywiście w innych miastach, w innych regionach, w innych tam trochę gałęziach budownictwa może być zupełnie inaczej. No tak, trzeba zwrócić uwagę, że mówimy z województwa pomorskiego. Na ten moment u nas jeszcze sytuacja jest stosunkowo dobra. Właśnie teraz informacja sprzed chwili, sprzed 10 minut. Praktykantka, asystentka właśnie mi wysłała informację sprzed chwili, że jest dwóch zarażonych w Gdańsku. Także tak, tak też, że do też poniedziałku. Wam mówię, też wam mówię, nie, że bo też pewnie tak, nie wiedzieliście. Do widzenia. Informacja sprzed chwili, także tutaj no, może ta sytuacja się zmienić. Też patrząc na trend, jeżeli chodzi o zakupy w marketach budowlanych, bo też je tutaj robię przez te tam dni, które teraz są, no widać po inwestorach po prostu taki pośpiech, jakby, że chcą tylko wyjść jak najszybciej, po prostu zrobić te zakupy, jak najszybciej tym wózkiem przejechać do kasy i po prostu uciekać z powrotem, schować się do domu. Albo jak najszybciej zrobić te zakupy przed potencjalnym zamknięciem tych sklepów. Epidemię, panującą epidemię i to, że po prostu ludzie siedzą w domach, co oczywiście należy chwalić, no niestety nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, no bo firmy, no część firm na pewno by padła, szczególnie budowlanych, to jednak musi ta praca iść i postępować i trzeba no jednak do tego miasta się udać. Natomiast widać znacznie zmniejszony ruch samochodowy na ulicach miejskich, w zasadzie porównałbym to do okresu świątecznego, do okresu ferii. Ferie, no jak ferie. No nawet bardziej.
bardziej niż ferie, tak bardziej nawet jak święta, jak po prostu Boże Narodzenie. Te ulice są puste, ma to swoje plusy, bo więcej rzeczy jesteśmy w stanie załatwić, nie stojąc po prostu w korkach i przemieszczając się, ale no wiadomo, no... No wolałbym, żeby tej epidemii nie było, no tak by było jakby bezpieczniej, no ale jednak człowiek jest w stanie teraz trochę więcej tych rzeczy załatwić, chyba że wszystko już pozamykają, no to wtedy... Koniec. No będzie, wtedy będzie koniec, że tak powiem. No i ostatni temat, który tutaj chciałbym mówić, to jest zamknięcie granic. To jest też informacja z wczoraj. Wszystkie granice zostają zamknięte dla cudzoziemców na 10 dni. Polacy wracający do kraju będą chyba całkowicie poddani w kwarantannie tej 14-dniowej. To wchodzi z nocy w sobotę na niedzielę. Teraz mamy sobotę. Jeden człowiek mi wraca właśnie z Ukrainy teraz, dzisiaj. Także zobaczymy, jak mu pójdzie przejazd przez granicę. Na pewno tutaj, nagrywając drugi odcinek, opowiem tą całą sytuację, jego perypetie, bo mam z nim stały kontakt przez Messengera, przez internet, także tutaj będę wszystko wiedział. Natomiast no tak po prostu sytuacja wygląda, że nawet te osoby z Ukrainy pracujące w Polsce są, wydaje mi się, że będą zakwalifikowane jako cudzoziemcy i nie wiadomo, czy zostaną wpuszczeni. Na szczęście mówię, jeszcze mamy te kilkanaście godzin do całkowitego zamknięcia. No i zobaczymy po prostu, jaki będzie ten ruch na granicy polsko-ukraińskiej. Też kilka osób mi wraca w następnym tygodniu z powrotem na Ukrainę i też po prostu wtedy zobaczymy, jakim pójdzie ten powrót, bo Ukraina też się już odcina. No dobra. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że tutaj kilka przydatnych lekcji, informacji, żeby poprawić działanie waszych firm, wyciągniecie z tego, przygotować się po prostu na eskalację tej epidemii. No i co? Mówię do was Kacper i Jakub. Widzimy się w następnym odcinku Budowy Dzień po Dniu. Mam nadzieję, że tutaj studia nam nie zamkną i będziemy mogli dalej nagrywać kolejne odcinki dla was. My nie zamierzamy zaprzestać działalności, chociaż nie ukrywam, że tutaj mam sporo papierkowej roboty i jakby możliwość wychodzenia z domu była ograniczona. No to na pewno sporo pracy takiej, która w tle nam tutaj wisi. Co by się nie działo, będziemy pracować. Tak, dokładnie. No dobra, to wszystko na dzisiaj. Mówię do was Kasper i Jakub. Dzięki. Trzymajcie się, cześć. Na razie. Do zobaczenia.